po zmianie taktyki, naszych perturbacjach kadrowych, kilku kontuzjach, mimo wszystko Schalke wychodzi na naprawdę, naprawdę prostą. 11 miejsce w tabeli, 18 punktów, przewaga nad strefą spadkową już dosyć znaczna. No okej, to jest nadal 6 punktów, czyli 2 porażki, 2 zwycięstwa, ale wciąż coraz odważniej zaglądamy gdzieś tam w rejony naturalnie górnej połowy tabeli, co jest niezwykle imponujące. W ćwierćfinale DFB Pokal zmierzymy się z Borussią Mönchengladbach i z tąże Borussią Mönchengladbach zagramy na samym początku lutego. No nie jest to zbyt łaskawy terminarz, ale zanim to mamy całą masę wiadomości. Zaczynając od końcowego raportu dotyczącego Niklasa Dorsza. Możemy jak najbardziej tego zawodnika sobie dodać tutaj do obserwowanych. To jest akurat całkiem niezła i sensowna propozycja. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualnie jakichś innych piłkarzy, których moglibyśmy tutaj wziąć pod uwagę, no to ten temat jest nadal grany. Ten temat jest nadal w toku, o czym wszyscy bardzo dobrze wiecie. No dobrze, no to w takim wypadku, skoro temat jest grany, skoro temat jest w toku, to lećmy dalej z tymi wiadomościami. Mamy informację o tym, że Johan Graf chciałby podpisać z nami kontrakt. Mamy także informację o tym, że Niku Koman po przerobieniu na pozycję prawego skrzydłowego zyskał 2 punkty overola. Fantastycznie. Natomiast Graf, Grafa przeniesiemy sobie do drużyny seniorskiej. Z tych piłkarzy, których możemy do tej drużyny seniorskiej, no to będzie też Niku Koman. Może to też być Teodor Buczur. No i jeszcze niech będzie Dinuene, czyli taka mieszanka rumuńsko-mołdawskich juniorów. Zapraszamy niezwykle serdecznie. W takim razie, skoro mamy zrealizowane doskonałe wyniki szkółki juniorów, no to wszyscy powinniśmy być z tego powodu zadowoleni. A teraz zaczynamy od prawdziwej petardy, czyli dogadanie sprzedaży Dawida Hasa do VfL Wolfsburga. Miałby odejść za 47,5 miliona. Nie pozostaje nam nic innego, jak wobec wymuszenia transferu przez tego młodego zawodnika zgodzić się na taką ofertę. Jest to naprawdę kuriozalne, tym bardziej dlatego, że właśnie w sytuacji, w której tenże zawodnik dostał już od nas tę szansę, grał w pierwszym składzie od pierwszej minuty, no to wtedy tupnął nogą. Calvin Bassey też jak najbardziej wydaje się być bardzo sensowną propozycją, więc dodajemy go sobie tutaj do obserwowanych zawodników. No i ciekawostka, to bardziej w kategorii ciekawostki, Brian Lazme aktualnie ma tyle punktów overola. No dobrze, skoro ten transfer ewentualnie zostanie dogadany, to zobaczymy, jak dalej się potoczą jego przygody. Mattia Viti, u niego z kolei to skupienie na szkoleniu damy nieco większe. U Mohiego Agiemanga możemy z kolei dać tutaj nieco lepszy plan, jeżeli chodzi o taki zrównoważony rozwój. Jamie Bynoe-Gittens, ty chłopie musisz być, wiesz, że wszystkie decyzje podejmuję z myślą o odbioru. Chyba mogę założyć, że masz takie same podejście. Nie przesuwałem cię na pozycję na stałe, to rozwiązanie tymczasowe. Bynoe-Gittens, powiem wam szczerze, na razie to jest tak ogromny niewypał transferowy, że raczej nikt z was się nie spodziewał, że zawodnik aż tak jakościowy może się okazać finalnie aż tak słabą opcją. No a niestety tak się stało. Tak się niestety stało. Przejdźmy sobie do zarządzania drużyną i zróbmy tutaj pewne zmiany, mianowicie przerzućmy teraz w tym odcinku do wyjściowego składu Mattia Vitiego. Fajnie się rozwinął Matriciani już na 78 punktów overalla. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. My z kolei możemy ruszyć do centrali i przesymulować te kilka dni do przodu i mamy tutaj informacje od kilku naszych piłkarzy, no bo właśnie, lada moment otworzymy też okno transferowe, więc takich zawodników jak Teodor Buczur, który wykazuje wielki potencjał, należałoby wypożyczyć. Dinuene tak samo, Johan Graf, jego też chciałbym wypożyczyć, no i Niku Komana też można by dać mu szansę gdzieś zagrać w nieco lepszym klubie. W porządku, w takim wypadku mamy informację o tym, że comiesięczny raport o juniorach, okej. Schmidt opuścił klub, otwarty został rynek transferowy. Mamy comiesięczny raport zwiadowczy. A jak wygląda sytuacja z Dawidem Hasem? Czy on opuści klub, czy nie? To jest bardzo dobre pytanie. Comiesięczny raport zwiadowczy, zobaczmy. Kto teraz? Rumunia. I zaczynamy od Tomora Zigme, który niestety nie wydaje się być najlepszą opcją. Marin Ene tak samo, Nikolae Coman tym bardziej, no i Dan Toma też zdecydowanie to nie jest to. Halo, co się dzieje z tymi transferami? Czy to jest cały czas w toku, jakby dogadywane? No nie, no jest przyjęta ta oferta, z Fulham cały czas renegocjują, w porządku, niech będzie i tak. W czacie z drużynami Johan Graf mówi, że od dawna marzył o tym, by zostać powołany do naszej kadry i tak dalej, więc bardzo się cieszymy. My też jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy giga, super, fajnie, dumni.
no to teraz chciałbym wytycznych troszeczkę namieszać i dać tutaj jedną wytyczną, czyli dać zawodnika, który jest w głębokim składzie, dlaczego by nie, pozycja atak, damy sobie tutaj napastnika i jako jego wiek. Zależy mi na tym, żeby to był zawodnik już troszeczkę bardziej wiekowy, trochę bardziej doświadczony. I zobaczymy, czy kogoś nam tutaj zaoferuje, zaproponuje nam jakąś ciekawą kandydaturę, czy też nie. Tymczasem przesymulujemy te kilka dni do przodu, no bo właśnie, otwiera się nam okno transferowe i chyba tym samym Dawid Haas opuści... Nie, to nie jest Dawid Haas, to jest Schmidt, ale obstawiam, że cała ta animacja została tutaj wywołana, dlatego że Dawid Haas oficjalnie... Nie, mamy kolejną ofertę transferową za Haasa. Mamy z kolei informację o... Aston Villa chciałaby go zakupić. No to my już teraz wiemy, że za mniej niż 47,5 go nie sprzedamy. Więc renegocjujemy z Devilans w taki sposób. Cyril Njoroge. Gotowy do zmiany pozycji definitywnie na napastnika. Przekonwertowaliśmy go na napastnika, proszę bardzo, więc jak najbardziej Cyril dzięki temu. No rozwinął się już definitywnie, ale no jeżeli chcemy przejść na formację z dwójką napastników, no to teraz jak najbardziej to mamy ku temu pełne podstawy. Wojciech Kowalczyk wrócił z Widzeli. Wrócił do nas z wypożyczenia także Ernst Müller, Adam Fischer i Marek Krupa. Zobaczmy, czy są to zawodnicy, którzy jakkolwiek mogą stanowić o sile naszego zespołu, czy raczej nie. Raczej nie. Oj, zdecydowanie nie. Ernst Müller wykazuje wielki potencjał, wciąż, to w takim wypadku kontynuujmy to jego wypożyczenie. Wielki potencjał nadal ma Marek Krupa, oni nie wiem, czy byli wypożyczeni na krótko. Adam Fischer z kolei może się tutaj nam przydać do jakiejś rotacji, chociaż nie, no szczerze mówiąc, to ja Adama Fischera chyba bym już sprzedał po prostu. Za ile my go możemy sprzedać? Jest wart 2,4 miliona, ma krótki kontrakt, więc dodajmy go sobie do listy transferowej. Wrócił do nas także Wojciech Kowalczyk, więc jego też możemy sobie na listę transferową dodać. I teraz przechodząc sobie do centrali, mamy dwie informacje z czatu. Ene dziękuję nam za opcję wypożyczenia, to samo tyczy się Buczura. A my zwracamy uwagę, raczej media zwracają uwagę tutaj na kogo? Na nową pozycję Cyrila Njoroge. No to jest zawodnik bardzo jakościowy, no powiem wam tak, te nominacje do tytułu zawodnika miesiąca, dwóch piłkarzy odnach nominowanych do tytułu zawodnika miesiąca, to chyba pierwszy raz taka sytuacja i to musi być Mohamed Angiemang, a także Kamiński. Ależ ja bym chciał, gdyby oni dostali tę statuetkę, to by była piękna celebracja i piękne wyróżnienie. A my teraz potwierdzamy transfer. Tak jest, Dawid Haas. Zawodnik, który być może podjął w tym momencie najlepszą decyzję w swoim życiu, albo najgorszą, opuszcza nas ostatecznie za prawie 50 milionów euro na rzecz Wolfsburga. Za 47,5 miliona zostaje sprzedany tenże zawodnik do Wolfsburga. Rzucił transfer requesta, mam nieodparte wrażenie, że zgrało się to czasowo absolutnie najgorzej jak tylko mogło, ale wyciągnęliśmy za niego kosmiczne pieniądze. Najlepsza oferta, jaką mogliśmy tylko wywalczyć, więc oficjalnie nasz budżet transferowy został zasilony i to znacznie. Możemy to wykorzystać oczywiście na przedłużenia kontraktów, bo to jest bardzo ważne, żeby z zawodnikami niezwykle dla nas istotnymi przedłużyć te umowy. Więc zacznijmy właśnie od tego. Chociaż możemy jeszcze rzucić okiem tutaj na propozycje napastników z głębokiego składu, jak Bojan Mijowski, Mateo Brunori, Robert Bożenik z Boavisty, Alvaro Morata, Vincent Janssen. No to zobaczmy sobie Brunoriego, zobaczmy Bojana Mijowskiego. Zwróćmy uwagę też na Roberta Bożenika. Niech ich zaobserwuje, dlaczego by nie. W takim wypadku, zanim jakiekolwiek tutaj negocjacje właśnie transferowe podejmiemy, to bardzo ważne jest dla nas to, żeby przejść teraz do naszych zawodników najważniejszych, najistotniejszych i zobaczyć, który z nich jest niezadowolony z kontraktu. Niezadowolony z kontraktu, z tego co pamiętam, był Cyril Njoroge, więc jak najbardziej tę umowę z nim możemy przedłużyć. No i jest to w pełni uzasadnione, bo Cyril Njoroge, patrząc tutaj na średnią płac, powinien zarabiać spokojnie około 30 milionów. Dodatkowo musimy z nim przedłużyć ten kontrakt teraz, bo ma niską klauzulę odstępnego, więc... Cyril Njoroge, tym samym detale kontraktowe mamy już dogadane z Belgiem i udało się nam tym samym przedłużyć z nim kontrakt. Zróbmy to samo.
wtedy, kiedy trzeba, a trzeba to zrobić dokładnie teraz, mimo iż jest zadowolony. Na przykład Henning Matriciani to też zawodnik, którym kontrakt wypadałoby przedłużyć, aczkolwiek u niego mam wrażenie, że może być trochę problem z rolą, jaką aktualnie on spełnia. Beniat Turientes jest też niezadowolony ze swojego kontraktu, dlatego z nim też ten kontrakt przenegocjujemy, przeprowadzimy tutaj z nim jakieś negocjacje, dlatego proszę bardzo, ruszamy i z Hiszpanem. Zaoferujemy mu... No też raczej coś koło tego, ale chyba bliżej 25 może tysięcy tygodniowo. Rola w zespole, dajmy ważnego piłkarza. Zgadza się na ważnego piłkarza, no bo akurat na pozycji środkowego pomocnika mamy dosyć sporą konkurencję. Zaproponujmy przedłużenie o 2 lata, oni nie chcą przedłużać, więc powinni się innymi słowy zgodzić o rok. Przedłużyć. No i teraz, klauzula odstępnego, no możemy dać oczywiście tą zaporową 100 milionów, oni chcą dać 40. Te 40 to jest za niska. To ja w takim razie nie chcę klauzuli odstępnego. I 25 to zróbmy tak. Usuwamy bonus, zaoferujemy 25 500. Oni chcą 27. To żeby wyszło na nasze, to damy 26. I tym samym składamy taką ofertę Turientesowi, który się na to zgadza. I mamy przedłużony kolejny kontrakt z istotnym kolejnym zawodnikiem. Następnym, który jest niezadowolony ze swojego kontraktu, w sumie nie, Anning jest zadowolony. Niezadowolony jest Henning Matriciani i z nim będzie problem przedłużyć tę umowę. Nie wiem, czy on się zgodzi na rolę inną niż kluczowa. Ale zobaczmy, no zobaczmy, najwyżej jak się okaże, że nie, no to wtedy będą jakieś komplikacje dalsze, aczkolwiek w tym momencie możemy ruszyć na negocjacje z Henningiem Matricianim i rola w zespole, dajmy mu rolę ważną. Zgadza się na rolę ważną, w porządku, nie jest to rola kluczowa. Przedłużyć chce o rok, damy przedłużenie o 2 lata. Bez klauzuli odstępnego możemy się też zgodzić na ten brak klauzuli odstępnego. No i takie wymagania finansowe, jakie tutaj postawił Matriciani, są w pełni sensowne. Oni chcą 23 500, no to my zrobimy z tego 22. I dzięki temu powinniśmy raczej dopiąć także i trans... Okej, no dobrze, no niech będzie, te 23,5 w porządku. W takim razie, kontrakt z Henningiem Matricianiem też mamy przedłużony. Czy ktoś jeszcze jest tutaj niezadowolony ze swojego kontraktu aktualnego? No niezadowolony jest także Paul Seguin, aczkolwiek no on kończy karierę. Niezadowolony jest Ariel Mosur. Aczkolwiek Ariel Mosur też ma dobre pieniądze. Do 20 może dobijemy i ewentualnie taką kwotę uda się nam wynegocjować z tym polskim obrońcą. Pytanie, jaką rolę on będzie chciał pełnić? Rotacyjny. To bardzo dobrze. W takim razie rola rotacyjna. Możemy sobie tutaj zrewidować jakieś plany. Przedłużmy sobie ten kontrakt o 2 lata. Nie zgadzają się na to, no to zróbmy sobie rok tradycyjnie. Bez klauzuli odstępnego. I nasza propozycja to jest 20 tysięcy tygodniówki. Zgadzamy się na to, więc mamy też ten kontrakt przedłużony z Arielem Mosurem. Ktoś jeszcze? Christopher Welde, no tak, z nim ostatnio nie doszliśmy do konsensusu. Spróbujmy zatem dotrzeć do tegoż konsensusu. Proszę bardzo. Myślę, że Welde koło 15 z kolei mógłby spokojnie u nas zarabiać, no ale to wiadomo, no różnie się układają te wymagania finansowe u różnych zawodników. Rola rotacyjny, zgadzamy się jak najbardziej. Przedłużmy sobie o rok tylko kontrakt. Zgadzamy się na rok. Możemy zignorować klauzulę. Nie no, 23 to jest za dużo, Welde. Ja wiem, że ty nam dużo dajesz, ale to jest zdecydowanie za dużo. Jeżeli transakcja ma dojść do skutku, musimy dostać tyle. Przyjacielu, no, transakcja może dojść do skutku, ale nie dostaniecie tyle. Nie powyżej 20. To jest opcja, że z Welde w takim razie do konsensusu nie dojdziemy. No nie będzie zarabiał tyle, ile zarabiają największe gwiazdy u nas w zespole. No dobrze. Twarde to były negocjacje na skraju zerwania, ale udało się nam ostatecznie dogadać pewne szczegóły. Etienne Camara, z nim z kolei możemy przedłużyć kontrakt raczej tutaj w takiej formie manualnej. 16 tysięcy rotacyjne bez przedłużenia. Ta klauzula odstępnego trochę mnie martwi, no ale no niech będzie. Zachowamy ją sobie. Josza Wosz jest też niezadowolony, chociaż on też ma pieniądze dobre jak na rolę, którą aktualnie pełni.
Rotacyjne bez przedłużenia, odstępne brak, tu się zgadzamy. Czy ktoś jeszcze ma, jest niezadowolony? O Jezus Maria, Arnold, ty zarabiasz naprawdę tylko tyle? Damy sobie tobie, damy ci czwórkę, o tak, o dobrze, na... No i czwóreczka bardzo ładnie, spełnia jego wymagania, jest zadowolony. Niezadowolony jest także Tom Jung, który też jakimś cudem zarabia tutaj tylko 500 euro tygodniowo, więc zlećmy z nim przedłużenie i dajmy mu też czwórkę na start. Zgadza się. No dobrze, tym samym kontrakty poprzedłużaliśmy. Czy mamy, czy sytuacja jest także opanowana pod kątem klauzul odstępnego? Sprawdźmy to. U Kuby Kamińskiego... No raczej jest dobrze, tutaj jest też chyba dobrze, 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 dobrze. U Tobiasa Rubio, Jezu Chryste, natychmiast trzeba renegocjować klauzulę u Tobiasa Rubio. Dobrze, że na to zwróciłem uwagę. Tobias, gdzie ty jesteś? Dobrze, w porządku. Rola w zespole? Na rotacyjnego się zgadzasz. No dobrze, to ja ci chciałem, ja byłem przygotowany, żeby ci złożyć propozycję kluczowego, ale skoro tak, okej. Klauzula odstępnego, czy chcemy ją za tym razem umieścić? Raczej nie. I pomówmy teraz o wynagrodzeniu. Tobias, dostaniesz od nas 20. Co powiesz na to? Zgadza się na to Tobias Rubio, więc mamy dzięki temu sprawę tej klauzuli też ogarniętą. No dobrze, to zajrzyjmy jeszcze dalej. Czy ktoś tutaj jest w jakiejś takiej sytuacji kryzysowej? Bartek Slisz, nie, nie. Tu jest też wszystko w miarę w porządku. Okej, okay. Innymi słowy... W naszym budżecie aktualnie znajduje się 37 milionów. Jeżeli chodzi o naszą formację, chcieliśmy ją zmienić na 4-4-2 z wykorzystaniem skrzydłowych, ale nie aż tak wysoko podwieszonych jak 4-2-4. Więc musimy znaleźć tutaj 4-4-2, 4-1-2-1-2 wąsko, to może 4-1-2-1-2 szeroko. Chociaż... No nie, ja najbardziej jednak bym preferował tutaj... Troszeczkę ograniczamy sobie możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszych pomocników w tej taktyce tiki-takowej, więc być może te formacje też jeszcze zmienimy. 4-4-2 płasko, no tutaj wąsko, żeby móc stworzyć te trójkąty, no to jest raczej w miarę nawet naturalne. Zobaczymy, spróbujemy to zrobić na takiej zasadzie. Mohi Agiemang, prawe skrzydło tutaj Christopher Weldel, lewe skrzydło Kamiński zostanie tutaj umieszczony. No i teraz na szpicy, właśnie, wiadomo, docelowo będzie tutaj Linus Jansen. Ale teraz jest problem, kto się tutaj na tej pozycji znajdzie. To jest gwóźdź, który nam zabiły tutaj te problemy kontraktowe. Dlatego zapiszemy sobie te zmiany i przejdźmy do kwestii rotacyjnego napastnika. Kogo mamy tutaj zaproponowanego i ile czasu potrzebujemy, żeby się coś na ich temat dowiedzieć? Tu 18, nie, to jest bardzo dużo czasu. Długo to wszystko by potrwało. My natomiast teraz możemy rzucić tutaj okiem. Kandydatura Arkadiusza Milika się wam spodobała i uważam, że tak, że jest jak najbardziej sensowna. Sensowna jest także kandydatura Frana Navarro, ale pytanie, czy Fran Navarro by się zgodził na taką, a nie inną rolę. To jest wątpliwe, ale zacznijmy od Arkadiusza Milika i zobaczmy. Za około 15 milionów powinniśmy go spokojnie wyrwać z tej Salernitany. 33 lata, na jakieś 2 zaproponujemy mu kontrakt. Więc zaproponujmy 15. Okej, okay. Przedstawiciel Salernitany powiedział, że chyba zmarnowaliśmy tylko jego czas. W takim wypadku na razie temat Arkadiusza Milika grany nie będzie, ale z Franem Navarro też będzie problem wynegocjować tutaj jakieś sensowne warunki. Więc spróbujmy uwzględnić w tej transakcji jakiegoś innego zawodnika i wtedy popatrzeć na to z innej strony. Zatem, Fran Navarro... Wymiana piłkarzy. Kogo możemy im zaoferować? Możemy im zaoferować Adama Fischera. Adama Fischera i oprócz tego 25 milionów. Co? I jeszcze procent od sprzedaży, proszę bardzo. Procent od sprzedaży, damy sobie tutaj 4%. Co na to powie przedstawiciel Porto? O ile zgadzają się na samego Fischera, tak chcą dużo więcej pieniędzy. A ja też mam w pamięci, że my jesteśmy Beniaminkiem. Rekord transferowy Schalke wynosi około 28 milionów i przebijanie w tym pierwszym sezonie tego rekordu transferowego przy problemach finansowych wcześniej klubu wydaje się być trochę nienormalne.
Oni chcą 33 i koniec. Może innego piłkarza jesteśmy w stanie im zaoferować. Welde? No nie no, Welde raczej bym tutaj oddawać nie chciał. Etienne Camara też nie. Któregoś z bramkarzy, no tym bardziej, no chyba, że Marka Krupę, ale Marka Krupę to chcieliśmy sobie wykorzystać kiedyś tam w przyszłości do rozwoju. Ernsta Müllera, z bocznych obrońców tu się bardzo ciekawa sytuacja nam wyklarowała. Kurczę, to jest problematyczne. Na obecną chwilę nie chcę tyle płacić za tego zawodnika. Więc ja po prostu na obecną chwilę zakończę te negocjacje. A was oczywiście zapraszam niezwykle serdecznie do pisania propozycji, uwzględniając jednak też to, że chcemy w miarę realnie podejść do tego tematu. Powrót Dženana Pejčinovića, choć brzmi w tym wszystkim bardzo zagadkowo, to mam wrażenie, że patrząc na tę kwotę byłby realny. Jeżeli chodzi o Tammy'ego Abrahama, tu niestety nie jest to gwiazda zbyt wielkiego formatu. Wykupienie Thiago Tomasa tak samo raczej jest niemożliwe. Z kolei Filip Stojilkowicz to też nie jest zawodnik takiej klasy, jakiej tutaj byśmy oczekiwali. Hakon Arnar Haraldsson, za niego też musielibyśmy zapłacić bardzo dużo pieniędzy. No i zaczyna się ta sytuacja tutaj troszeczkę komplikować. Może jednak nie powinniśmy grać na dwójkę napastników wobec tej zaistniałej sytuacji, która jest teraz, tylko kontynuować ten trend gry jednym napastnikiem, nie kupować żadnego napadziora, tylko aktualnie korzystać z usług tylko Cyrila Njonge i później się pochylić nad tym tematem, a teraz uwzględnić tutaj troszeczkę potencjał ofensywny naszej ekipy. Mohamed Angemang, swoją drogą pisaliście, sugerowaliście, że warto było go przerobić na jakąś inną pozycję. Problem jest taki, że u Hameda Angemanga naprawdę ciężko i bardzo dużo czasu potrzebuje, żeby osiągnąć jakikolwiek inny taki potencjał na jakiejkolwiek innej pozycji, więc no nie, on na razie musi zostać na tym skrzydle. Następny mecz, najbliższy jaki rozgrywamy, to jest dopiero starcie z Hertą Berlin. Wtedy to zostanie nam do końca tego okna transferowego 15 dni, a ja na obecną chwilę mam trochę gwóźdź tutaj zabity, bo nie wiem, jak rozwiązać ten temat. Czy nie zmienić tutaj formacji, czy nie wrócić do jakiegoś układu z jednym napastnikiem i faktycznie wykorzystywać wtedy tego Cyrila Njonge, może faktycznie w tej roli środkowego napastnika. Być może zaraz się okaże, że przerobienie go definitywnie na napastnika było jednak błędem, bo przywrócenie go na pozycję środkowego napastnika... Nie, trwa 2 tygodnie, więc w razie czego jesteśmy w stanie raczej w miarę płynnie tutaj rotować tym ustawieniem Cyrila Njonge. Ale właśnie, jak ten temat ugryźć? To jest bardzo dobre pytanie, nad którym myślę, że warto się pochylić. Mamy ofertę wypożyczenia z Niku Komana do Wolfsbergera na krótko jak najbardziej. Mamy propozycję transferu do Sevilla Ernsta Müllera, my chcieliśmy go sprzedać, no a teraz Cyrila Njonge, no halo, my dopiero co z nim przedłużyliśmy kontrakt, więc oferowanie teraz za niego jakichś pieniędzy, no to raczej nie będę skory do jakiejś transakcji. Czas na juniorów mołdawskich, czy znowu ktoś odda, czy też nie? Na razie bardzo dużo jest buczurów, rodzina bardzo szeroka, ale nie oddają za bardzo w tym momencie. No dobrze, przechodząc do transferów dalej, czy ktoś się tutaj jeszcze pokazał? Mamy Luigiego Salę. Talent z potencjałem na pierwszy skład, z Pizy. Zobaczymy, czy on faktycznie może być kimś, kto zostanie jakkolwiek wpasowany. To jest Filip Tietz, jeszcze z Augsburga. No dobrze, no dowiadujmy się czegoś na temat tych piłkarzy. Halo, no. Trzeba też mimo wszystko w jakiś sposób podejść zrównoważenie. To nie o to chodzi, żeby wykupić nagle naraz wszystkich. Tu Union Berlin, on też sobie radzi po prostu fatalnie. No dobrze byłoby spojrzeć tak optymistycznie na sytuację klubów, które sobie nie radzą w tej Bundeslidze w tym momencie najlepiej. Albo wyciągnąć kogoś, możemy zobaczyć sobie na przykład biuro i zobaczyć inne ligi i rzucić okiem na drugą ligę niemiecką, gdzie liderem jest St. Pauli i w St. Pauli najlepszym strzelcem jest... Ojejku, no nie jestem w stanie tego dokładnie sprawdzić. Zobaczymy, czy my coś wiemy na temat St. Pauli, poza tym, że jest tam Angel Aguirre. W taki sposób manualny to sprawdzimy, ale oczywiście nie będziemy tutaj wysyłać zawodników. No jest tutaj... Kurczę, no niby są tutaj zawodnicy, o których coś tam wiemy.
ale raczej na obecną chwilę nie wzbudzają jakichś niesamowitych wibracji. No chyba, że u was tak. Jak się zabrać za ten temat? Bardzo dobre jest to pytanie, które będę powtarzał raz jeszcze w kółko i w kółko i w kółko, ale po prostu mam w tym momencie troszeczkę zabitego gwoździa. Mamy ofertę wypożyczenia Commana także tutaj do Mirandy, ale na rok czy na dwa lata możemy go też wypożyczyć. Kowalczyk miałby odejść za zaledwie 1,5 miliona, to bardzo mało pieniędzy. I mamy jeszcze ofertę transferową za Ernsta Müllera. Arsenal chciałby go wykupić. My byśmy go chcieli wciąż wypożyczyć, aczkolwiek no w momencie, w którym zgłasza się taki klub, to wypadałoby jednak powiedzieć, bierzcie to, co brać chcieliście. Transfery. Przeglądamy raz jeszcze tu układ napastników. Czy pojawiła się jakaś nowa propozycja poza tymi, których już wcześniej tutaj mieliśmy dodanych? Nie. Natomiast może tu zawodnikom kończącym się kontrakt. Nils Kaiser. Co to jest za potwór? Teraz napad i tutaj raczej będą sami zawodnicy takiego to z totalnego topu. Jonathan David, Tis Dalinga, Ademola Lookman. Lookman, co ty robisz w ogóle w Bilbao? No nic. Retegi, Gabriel Jesus, Florian Balogun, Romelu Lukaku. Romelu Lukaku mówiliście, że jemu ten kontrakt wygasa, więc może warto by było nawet na tym czas tutaj ściągnąć Lukaku na zasadzie. Ciekawe, czy no wypożyczenia to się nie uda. No Lukaku jest ewentualną opcją faktycznie do ściągnięcia tutaj. W razie jakiegoś takiego sytuacji kryzysowej, no to raczej byśmy go ściągnęli sobie za jakieś małe pieniądze nawet. Ale 34-latka też tak ściągać? Czy jest w tym szaleństwie metoda, czy też nie? My w tym momencie swoją drogą, co jest zabawne, nawet nie możemy, nawet jeżeli byśmy chcieli dograć transakcję z Borussią, to nie możemy. No i on chciałby wynagrodzenie w granicach 78 milionów, no to my nawet mu możemy spróbować zlecić mu pozyskanie, ale ja mu nie dam takich pieniędzy. Nie ma opcji dla zmiennika, nie ma szans na coś takiego. Cofnijmy się. Przejdźmy do starcia z Hertą, czy w ogóle tutaj będzie jakiś, damy radę dotrzeć do tego meczu z Hertą? Wydaje mi się, że nie, no bo to jest po raz kolejny otwarte okno transferowe, więc mnóstwo tematów transferowych jest grane. Chcą wykupić Fischera. My na razie Fischera nie będziemy sprzedawać, bo na obecną chwilę, gdy on wrócił z tego wypożyczenia, to jest to nasz jedyny napastnik, więc zostawimy ten temat tak, jak jest na razie grany. I teraz z transferów możemy rzucić okiem na zawodników z raportów. Ten João Pedro Junqueira de Jesus, on do mnie przemawia. Ale to nie jest na pewno... No zmiennik, no nie jest to zmiennik. Co do innych zawodników, potrzebujemy tutaj dużo czasu. Ale jest on niezwykle intrygujący. Czekajcie, gdzie on jest? O, jest, João Pedro. Ale mam wrażenie, że za niego musielibyśmy zapłacić bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy i to raczej po niego by się już zgłosił klub Stofu, a nie my. No bo no nie jesteśmy w stanie im jakkolwiek tutaj zaoferować i zaimponować jakąś taką kwotą. Pewnie uznają te pieniądze za zbyt niskie, żeby w ogóle podjąć jakiekolwiek negocjacje i nas wyśmieją, co jest też w pełni sensowne i logiczne z ich strony. Tak przynajmniej ja uważam, że to jest, to ma w pełni sporo sensu. No dobrze, zobaczmy w takim wypadku, czy tego Arkadiusza Milika, to my ewentualnie możemy raz jeszcze zrobić do niego pod... A nie minął jeszcze tydzień? Serio? Myślałem, że już tydzień minął. Teraz chyba minął dopiero, tak? Teraz chyba dopiero minął, więc raz jeszcze przechodzimy sobie do transferów i teraz możemy. W przypadku... No nadal nie możemy, przecież w ciągu tygodnia powinniśmy móc. Kalendarz. Przesumujmy sobie do tego 11 dla pewności. Lukaku akceptuje kontrakt jak? Aha. Na 47 tysięcy tygodniówki. To ja raczej nie jestem zachwycony taką propozycją. Kolejne wypożyczenie możemy tutaj do Pau. Ojej, to ja dałem, żeby negocjować. No dobrze, no to już przenegocjujemy sobie to wypożyczenie. Aczkolwiek... nie tędy droga. Wypożyczenie z opcją wykupu, wypożyczenie bez opcji wykupu. Zobaczymy, czy się na to zgodzą. Oni chcą krótkoterminowe, no to powiedzmy na roczne. Chcą zostać przy krótkoterminowym, okej, niech będzie i teraz płaca. Możemy się podzielić i tak, i git, niech będzie i tak.
W porządku. Kolejna opcja to jest wypożyczenie dwuletnie Buchura do Kosenzy. Dinu Ene miałby się udać do Sandhausen. O, dobry kierunek. Kowalczyk to gadane za 1 850 000. A za Fischera, czemu za Fischera się nagle wszyscy tak tutaj rzucili? To jest dla mnie zagadkowe. I ten Lukaku, który... Zżał Pedro rozmowę z powiedzmy na niczym, no co było w pełni zrozumiałe. Ale ten Lukaku... Człowieku, czego ty szukasz? Nie zaoferuję ci takich pieniędzy. Po prostu nie. Arek Milik. Okej, może troszeczkę nie doceniliśmy twojego talentu. Rozumiem to. Zaproponujemy, zlecimy negocjacje kupna raz jeszcze. Zaczniemy od 15. Nie zaoferujemy więcej niż 20. I zobaczymy. Czy dzięki temu te negocjacje będą miały jakiekolwiek szanse tutaj na powodzenie, czy też nie. Natomiast w przypadku Frana Navarro zaczniemy też tutaj od 23. I nie zaoferujemy więcej niż 30. Czy oni mają się... Czy spadliby z konia, gdyby się na coś takiego zgodzili, ale trzeba próbować. Może się zgodzą, może coś tam ktoś stwierdzi, że troszeczkę ich goni sytuacja finansowa, że potrzebują na prędce pieniędzy i stwierdzą, ej, to w sumie dobry pomysł. Spróbujmy to dogadać. Podejmijmy to ryzyko. Niech będzie. Jenana Pejcinowicza też możemy sobie zrenegocjować. A niech będzie. Piszcie, drodzy widzowie, bo mnóstwo znaków zapytania się pojawiło.